Dzień dobry i witamy w kolejnym odcinku z Prędkością Wyobraźni. Już za moment rozmowa z Katarzyną Antończyk. Ale zanim rozmowa, to wiecie, że zawsze pokazujemy Wam bardzo dobre sprzęty w naszym programie, zawsze na platformie Nvidia Studio i tak jest też w tym przypadku. Mamy przed sobą tutaj Asusa Pro Art Studio Book 16 z kartą graficzną GeForce RTX 4070. Laptopy na platformie Nvidia Studio to nie tylko super karta graficzna z najwyższej półki, chociaż to zawsze możecie być pewni, że będzie w pakiecie. To też fakt, że programy, z których na co dzień korzystacie, tak jak na przykład Kasia nasza z Sketchupa czy z Autocada, te programy będą potrafiły rozmawiać z kartą graficzną GeForce RTX tak, żeby wydobyć pełną moc możliwości obliczeniowych tej karty graficznej. Ważne jest, żeby nasze programy się nie wykrzaczały, żeby wszystko pracowało stabilnie. I dlatego też w pakiecie macie tutaj sterowniki studio zaprojektowane z myślą o stabilnej i bezpiecznej pracy. A teraz zobaczcie materiał z Kasią Antończyk w roli głównej o tym, jak pracuje i jak projektuje wnętrza. Jestem architektką po Politechnice Gdańskiej. Myślę, że to też jakoś tam wyznacza to, w jaki sposób projektuję. To, co projektuję, to są głównie mieszkania w kamienicach. Nie chcę pracować u kogoś, tylko wolę pracować jakby na własny rachunek, o tyle, że pozwala mi to na dużo większą swobodę, zarówno czasową, jak i kreatywną. To nigdy nie jest tak, że tworzę dla siebie, tylko tworzę dla kogoś i te pierwsze założenia, które mają klienci, są bardzo ważne i to, czego oni oczekują. Od zawsze miałam karty graficzne Nvidia, z tym, że były one zamontowane w komputerach stacjonarnych, przez co byłam w zasadzie przykuta do biurka. Dzięki laptopowi na platformie Nvidia Studio mogę pracować z dowolnego miejsca, jestem całkowicie mobilna i jakość tej pracy nie różni się od pracy przy komputerze stacjonarnym. Kasiu, czy możemy zaczynać rozmowę? Możemy zaczynać. Jesteś rozmowę. gotowa? Całkowicie. Będziemy cię przepytywać tutaj. Dobra. Um, Katorzyno, architekt w szpilkach, przyszedł na plan bez szpilek. To jest po prostu tak. skandal. To jest, jak to się stało? Jak do tego doszło? Ja nie noszę szpilek od lat, faktycznie. To trzeba nazwę zmienić, trzeba zmienić nazwę <laughs> z, bloga. Z, tak, tak przyszło mi to do głowy, ale to już jest na tym Architek etapie bez bardzo szpilek. trudne. Architekt do szpilek jest fajny, bo to jest takie wtedy, że tak na luzie, tak wiesz, tak, tak. tak swojsko. Co pasowałoby do ciebie, wydaje mi się? Do mieszkania, które, które masz, do historii, z której się wywodzisz, i o tym sobie też będziemy dzisiaj rozmawiać. O tym, jak pracujesz, mm -hmm. też sobie porozmawiamy. Natomiast na sam początek ja bym cię zapytał, to co mnie bardzo interesuje. Jak pracujesz z klientami? Tak. Oni przychodzą i to są pewnie często pary. Yy, tak, to znaczy, ja bym powiedział pół na pół, może. Ale no, bo, czas, tak. Ale bo tak jak ktoś testu. sobie myśli o jakimś własnym gniazdku, chciałby sobie ułowić to gniazdko i potrzebuje kogoś, kto zaaranżuje przestrzeń im mm -hmm. dla nich, to yy, czy zdarza się, że te osoby, które przychodzą, mają zupełnie dwie różne wizje i one się same nie potrafią dogadać i ty w efekcie nie wiesz, co masz robić? Yy, tak, zdarza się oczywiście. I tutaj właśnie gdzieś tam jestem od tego, żeby wydobyć te rzeczy, które łączą wizję tych dwóch osób, bo okazuje się, że mimo, że gdzieś tam na początku te, te rzeczy, które, do których dążą, są różne, to każda osoba potrafi iść gdzieś tam na kompromis w innym miejscu i inne rzeczy są dla niej priorytetowe. Czyli to jest też Twoja rola. I moją rolą jest znalezienie tego tak, między sobą. Tak, znalezienie tego, co jest wspólne dla tych osób, po prostu bo pytam, bo, bo że sami tak trochę mam jak przyglądałem twojego najnowszego e-booka, można kupić e-booki e, na stronie e, Ukasi, jest sklep. Najnowszy e-book to dobry remont. Gada się. E, ale są też inne, są w ogóle w paczkach. E, tak, e, jeśli prawda. ktoś chciałby kupić wszystkie taniej, to można. E, I tam są różne e, już takie, no, chyba zdjęcia, bo to nie rendery, tylko zdjęcia prawdziwych, wykończonych wnętrz. I tam na przykład widziałem kuchnie takie nowoczesne. I kuchni rustykalnej. Ja po prostu wiem, że ja bym chyba wolał rustykalną, a ja, że moja Monika wolałaby nowoczesną. I jak pogodzić, jak ktoś chce rustykalną, a ktoś chce nowoczesną? To co, co wtedy robisz? Myślę, że trzeba się też odnieść do samego budynku, w którym się to znajduje. E, tak, więc jeżeli ktoś będzie chciał kuchnię bardzo rustykalną w bardzo nowoczesnym budynku, to moim zdaniem jest to jakiś taki już taki stylistyczny zgrzyt. Okay. E, I staram się, żeby gdzieś tam ta, ta kuchnia poszła może w kierunku właśnie gdzieś tam bardziej nowoczesnym, ale to też jest tak, że klienci, którzy do mnie przychodzą, to też są klienci, którzy widzieli moje realizacje więc tutaj jakby... Wiedzą, czego oczekują. Troszeczkę, troszeczkę wiedzą, czego oczekują. Na pewno mamy jakieś wspólne um, rzeczy, które przemawiają do wszystkich nas. I tutaj to, co robimy, to tak naprawdę znajdujemy... To wnętrze, które będzie jakby spójne z trzema osobami, bo jeszcze jestem w tym ja jako, jako projektant, jako architekt. Już dzieci się mogą zdarzyć, które też może mają jakieś na wnętrze? mogą mieć czasami. Jeżeli to są nastolatki, to one też zdecydowanie uczestniczą i powinny uczestniczyć w tworzeniu szczególnie tych własnych przestrzeni, bo no w tym wieku jest to ogromnie ważne. Cała twoja przygoda zaczęła się od prowadzenia bloga. Tak, tak. Bloga prowadzisz 10 lat. Tak. Już sporo, tak przynajmniej patrzę na. na pierwszy, nawet nawet, bo tak patrzę na pierwszy wpis, wydawało mi się właśnie, że 12, że 10 lat temu był pierwszy. E, wpis. Najstarsze wpisy e, przeniosłam na innego bloga. E, zaczęłam, po okay. prostu, zaczęłam blog e, od wpisów o architekturze. To były takie spacery architektoniczne po Gdańsku, po Sopocie, po Bielsku Białej, w mhm. którym e, mieszkałam. E, I zresztą, właśnie w pierwszy, pierwszy wpis był o tym, e, o tym mieście i o kamienicach, o klatkach schodowych, bo e, chodziłam sobie wtedy, e, mieszkałam właśnie w e, samym centrum e, i zaglądałam do wszystkich otwartych podwórzy. I te klatki schodowe były po prostu przepiękne. Chodziłaś sobie. Chodziłaś na, sobie na nielegalu, chodziłaś do nie swoich klatek? Czy, czy na nielegalu. Ja, czasami potrafię na przykład e, zadzwonić, Dzwonić do domofonu czyjegoś i poprosić o wpuszczenie. Bo wiem, że jest piękna klatka schodowa, bo mi powiedział ktoś na przykład ze znajomych albo klient, że gdzieś pod jakimś adresem jest wspaniała klatka schodowa. I już bywało naprawdę wiele razy, że dzwoniłam. Mówiłam: Dzień dobry, jestem architektem, chciałabym zobaczyć Państwu klatkę schodową, bo słyszałam, że jest piękna. I jestem wpuszczana, więc czy to nie jest tak, faktycznie jest piękna, to może, może pani wejść. No chyba tak. Są piękne takie razie, klatki właśnie tam często? U was? E w Gdańsku we wrzeszczu zdarzają się, aczkolwiek te klatki, które były w bielsku białej, były naprawdę oszałamiające I na pewno po prostu kamienice są troszeczkę, jakby może, okazalsze po prostu. W Gdańsku często, w, po pierwsze, całe centrum jest tak naprawdę odbudowane. Więc jakby z, w centrum nie ma oryginalnych klatek schodowych. We Wrzeszczu właśnie się zdarzają, ale w Bielsku Białej były naprawdę zachwycające. No to Wojtek jest chyba z Bielska Białej, tak u nas tutaj, tak mi się wydaje. Tak, tak, no, no to zaraz go zapytamy, czy potwierdza, że w Bielsku są takie piękne klatki schodowe. No i, i klatki schodowe są dla ciebie też ważne. Widziałem w materiale dla Dzień Dobry TVN, jak, jak kamera przejeżdżała i też opowiadałaś o tym, że jak wykańczałaś mieszkanie w Kamienicy... Na pierwszym piętrze, to też tak. wzięłaś się za e, klatkę schodową, której tak. teraz nie trzeba było no. robić, no bo, czy, bo czy, czy, czy to jest twoja klatka, czy to jakby to dla innych? Moja. nie, nie, to jest, A, to to jest Myślałem, klatka w zrobić, budynku. Tak. Czy mogłabym państwu odremontować klatkę schodową? Tak, pewnie, nie mamy funduszu remontowego, ale jeśli pani by chciała, nie, to, to śmiało. Jest... <laughs> aż, tak, aż tak nie było, to jest klatka w budynku, w którym, okay. w którym mieszkam. Z jest rodzinna kamienica? Czy nie? Jakoś? E, nie, ale, ale w niej się wychowałam. Z początku XX wieku. E, tak, tak, z początku XX wieku. E, I tutaj, jakby, m, był planowany remont klatki schodowej. E, I ponieważ ja chciałam, jakby zaoferowałam się, że się tym zajmę e, i dostałam tutaj, kiedy zaufania od wspólnoty, okay. e, m, też oczywiście przedstawiłam im projekt, materiały, które będą wykorzystane. I zgodzili się na tę koncepcję. Dzięki temu ta klatka została rzeczywiście zrealizowana tak jakby od początku do końca, ale no, w, w, z klatkami słodowymi jest problem. Taki e, ogólnie, jakby nie, nie we wszystkich, ale że jest bardzo wielu mieszkańców, którzy często się nie są w stanie dogadać e, i mają między sobą e, różne zdanie. I to już nie jest tak jak e, powiedzmy z tym projektowaniem wnętrz. Trzy osoby, gdzie to i tak jest tylko, jest, potrafi być 11 osób, 12, 15. E, jest bardzo ciężko e, właśnie e, tutaj ten kompromis wypracować. I macie na klatce schodowej zdjęcia sprzed remontu. E, nie, zdjęcia z Sopotu mamy. A, to są zdjęcia z Sopotu. Ja słyszałem, że to są zdjęcia z remontu Ja tych zdjęć nikt by nie chciał oglądać, Ale bo macie tam była na taka żółta, żółta zdjęcia, Ogólnie, bo mamy to też zdjęcia. nie jest takie typowe, żeby mieć zdjęcia tak, na klatce. Tak, tak. No dzięki temu jest tak domowo. Też. To też twój pomysł, żeby tam podać. są siatki. A, są siatki. Mhm. Okay. Tak. Zdjęcia Sopotu. No dobrze. Tak, tak, tak. Natomiast y, ta historia twoja właśnie, ja już to mówiłem, ty masz bujną bardzo historię. Ty o tym wiesz. Mam, mam dosyć... Tak. Jakby, jakby ktoś z Państwa chciał zrobić ten research, który gdzieś tam ja przechodziłem, to można cały dzień na Wikipedii spędzić w odnośnie twojej historii. Tu pra, pra, dziadek, wnuk tego jest, ten zrobił. Ten dom, w którym spędziłaś sporą część swojego dzieciństwa i nadal tam jeździcie, w ogóle bardzo rodzinne miejsce. Mówiłaś, 26 osób przyjeżdża w pewnym momencie do jednego domu. Tak bywa. I tam mieszkają, to jest dom pod Jedlami w Zakopanem, to jest w Zakopanem, czy pod Zakopanem jakoś, czy to Zakopanem. W Zakopanem. E, Ogromny dom tam metrów kwadratowych nie brakuje, mówiąc krótko. E, I ten dom był zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza. Zgadza się. Dla twojego pra, pra dziadka. Tak, 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 tak. I tych, tych, tych właśnie tych historii u ciebie, tych pra, pra dziadków, ten to, to, tam. Masz obraz Henryka Rodokowskiego u siebie tam. No żeby to był obraz. To by było reprodukcja, wspaniale. przepraszam. Tak. <laughs> jest, to, jest, to, jest to wydruk, ale, ale jest. Tak, tak. tak? To, jest, to jest też bardzo <coughs> zabawne mieć właśnie prawa na obrazie tak jakby zerkająco <coughs> do mieszkania na co dzień. No to i tak sobie myślę właśnie, jak to wpłynęło na ciebie, że po pierwsze obcowałaś. Można by powiedzieć myślę wprost, e, obiektywnie, z dobrą architekturą od dziecka. Mhm. Można powiedzieć, że to jest dobra architektura, jest tak. to dobra architektura, bo mówiłaś, że są tam raz czy dwa razy do roku jakieś dni otwarte, kiedy ktoś może przyje przyjechać odwiedzić ten, takie, takie zabytkowe domy. Tak, to jest, to jest dom zabytkowy i architektura jest absolutnie wspaniała, wnętrza są też po prostu na najwyższym poziomie i... Rzeczywiście myślę, że to jest coś, co ym, też nie wiedziałam tego od razu, ale na pewno y, wpłynęło na odczuwanie y -hmm. przeze mnie y, wnętrz i na to, co, co doceniam. Też tak właśnie myślę i nie wiem, czy możemy tu pokazać też dla te osób, które oglądają z obrazem, nie tylko słuchają, e, kilka zdjęć e, z tego domu, bo to jest no, u ciebie na blogu, to taki, takie e trz, trzy częściowe wpisy e o tak, tym domu. Tak, tak. E, I sporo tam też tych zdjęć. Ładne zdjęcia i ładne wnętrza. E, um, Właśnie tak i z pomyślunkiem i jednocześnie nie, e, nie ma takiego wrażenia przesytu, że tam jest jakoś tak dużo rzeczy ponarzucane, a jednocześnie zawsze coś tam się dzieje. I, e, to jest ten dom jest z którego roku? Ten, ten, to? E, 1897. 1897, no, no to jeszcze starszy niż ta twoja kamienica. Jest starszy, tak. No, on był zbudowany w stylu zakupiańskim przez Witkiewicza. I to była jego taka próba stworzenia stylu narodowego, czegoś, co będzie w czasach zaborów łączyć. Okay. I o ile się nie udało przełożyć tego na całą, na całą Polskę, tak, tak, tak jak on, że tak powiem, marzył, to rzeczywiście wpłynęło to ogromnie na Zakopane. I jakby wzorce z architektury, którą stworzył Witkiewicz, cały czas są jakby... Zresztą po to były stworzone, żeby być właśnie odtwarzane w architekturze zakopiańskiej. I to jakby to echo się cały czas gdzieś tam niesie. No i myślę, że ty to właśnie też niesiesz, to echo w sobie. Pewnie też w projektach, które dla ludzi, dla klientów realizujesz. Tak fajnie mieć pra, pra dziadka, który sobie zamawia projekt domu u Witkiewicza. No, bardzo fajnie, szczególnie jeżeli, jeżeli ten dom udaje się zachować potem no dla kolejnych pokoleń, jeżeli jest to miejsce, w którym możemy się spotykać i poznawać, bo, bo to o to chodzi. I dzięki temu mam kontakt z kuzynami, i moje dzieci też mają kontakt z kuzynami. I to właśnie od, od tej strony, gdzie się zachował ten dom, bo, bo to jest jakby jakiś tam łącznik i miejsce, no jest... do którego wszyscy ciągniemy. Super. Chodzimy w górę, czasami właśnie w te 26 osób. No to jest niesamowite, że jest właśnie jeden dom, wycieczkę. który skupia rodzinę 26-osobową z różnych no to jest, tam... P, nie, nie pamiętam, ile jest osób, chyba spada już 50, 50, które jakby przyjeżdżają do tego domu, tylko te do 26 to jest najwięcej, jak się zmieści na naraz. naraz, Tak, tak, tak. tak, w jednym tak, momencie. tak. I myślę, Super. że myślę, że myślę, że też i ten dom, i mój dom rodzinny, i to co rodzice mieli mają u siebie w mieszkaniu to też wpłynęło na to, co doceniam czyli, że doceniam sztukę i że staram się sztukę wewnętrza wpleść nie tylko jako dodatek, tylko jako taki ważny element dopełniający i że na pewno bardzo ważne są dla mnie materiały, które są autentyczne i to są takie rzeczy, które Czyli deski, a nie są ważne. Tak, jeżeli tylko można, to, tak. I to są rzeczy, które są ważne dla wszystkich moich projektów, i są jakimś takim taką łączącą je rzeczą. Czyli te właśnie... Co ten dom powiedziałabyś, ma w sobie takiego, że sprawia wrażenie tego ogniska domowego, że tak właśnie chętnie się do niego przyjeżdża że się tam dobrze czuje, że ludzie tam nadal chcą przyjeżdżać co dom musi mieć takiego właśnie? Co dom osoby? musi mieć? No to jest, to jest trudne pytanie, bo tutaj zastanawiam się, czy da się oddzielić architekturę od tego, że jednak jest to dom rodzinny, związany ze wspomnieniami i z tymi wszystkimi kochanymi osobami, z którymi się tam spotykamy. Mhm. Nie jestem pewna, czy to tutaj jakby też, też nie ma ogromnego na ma. znaczenia, na pewno. Na pewno ma, to hi ta część historyczno-rodzinna z, z całą pewnością Gra dużą rolę. Mi się właśnie tak jakoś tak łączy, że, że tą rolą, to bo, bo, bo tak z, z własnego mniemania mówię, że tą rolą architekta jest właśnie stworzyć takie wnętrze, które będzie spasowane do ludzi, którzy tam mieszkają, po to, żeby oni się czuli jak u siebie i mieli poczucie, że nie są gośćmi w hotelu. Tak, tak, zgadza się. I dlatego też na początku projektu zawsze staram się wyciągnąć i dowiedzieć, w jakich wnętrzach ludzie się czują dobrze. Czy mają jakieś przedmioty, do których są przywiązani. Czy byli w jakiś właśnie, czy, czy są jakieś wnętrza, które wyjątkowo lubią. Czy to są, nie wiem, wnętrza, jakieś rodzinne, czy rodziców, czy kogoś znajomego, gdzie się dobrze czują, żeby sobie to wszystko przypomnieli, i, i gdzieś tam albo na przykład, czy. Może mają w tym wnętrzu, w którym teraz mieszkają, jakieś kolory czy elementy, które cały czas są z nimi od lat i dalej są dla nich ważne, czy im się też nie znudziły. Tylko ludzie też mogą to mieć nieuświadomione. Nie? My, jako klienci, jak przychodzimy do architekta, i, e, myślę, że nie zawsze wiemy, czemu coś lubimy. Też nie zawsze wiemy, czemu jakiś film lubimy, czemu jakąś muzykę lubimy. Po prostu lubimy, dobrze się przy tak. tym czujemy, ale nie potrafimy nazwać konkretnych rzeczy, które powodują, że to jest dobre. I twoją rolą też jest to wyciągnąć, tak, co tam mogłoby być. Te rozmowy, zgadza tak. się. I też, jeżeli mogę, to staram się odwiedzić te wnętrza, w których, w których ktoś aktualnie mieszka. Uh -huh. i zapytań, a że chodzisz tam co... do nich? No zazwyczaj zresztą i tak te spotkania czasami są w, w, w mieszkaniach i, i zobaczyć, co lubią, co im gra, a co nie gra. A czyli to dzisiaj to jest to, to nadal bardziej. Społeczne spotkanie offline niż online? Myślę, że już tak się wdwaniają ludzie częściej online. Zdecydowanie. znaczy, ja te, takich projektów całkiem online w ogóle nie prowadzę. Okej. Okay. Ewentualnie w formie konsultacji. To, to ja jak widziałem. wtedy jest tak? Można tak. również na, w sklepie wybrać konsultację 45-minutową. <gadza> ja mam za darmo teraz. Zgadza się. Ale cały czas ten kontakt z drugim człowiekiem jest dla mnie bardzo ważny i też właśnie to wspólne, no nie wiem, oglądanie materiału, wchodzenie po tym przyszłym wnętrzu i rozmowa i badanie też reakcji na różne propozycje, bo w momencie, kiedy wysyłamy maila, to nie widzimy tego, jak, jak bardzo dany pomysł się komuś podoba lub nie, a tutaj można wyciągnąć wiele niuansów, zobaczyć też właśnie jak różnie mogą dwie osoby reagować na ten sam pomysł i myślę, że to jest bardzo ważne. I też pokazanie konkretnych materiałów, z których, które będą użyć, użyte w tym projekcie jest super ważne, czyli dotknięcie, przymierzenie, położenie, zaczenie światła. Nie wyobrażam sobie zaprojektować wnętrza nie widząc nie światła. Widzę z tego światła, które wpada, mhm. i które ściany, czy które Ale trzeba projektować czasem wnętrza, nie mogąc wejść na inwestycje. U nas tak było na przykład, że tam mhm. puszczali do środka dopiero na ostatnim etapie, bo wcześniej to trzeba było skaskiem i niechętnie do tego podchodzili i coś mhm. takiego, coś takiego. Tylko mhm. już na sam koniec, już praktycznie jak oddawali klucz, to wtedy można było e, wejść. Mhm. Czyli że tam nie było takiej możliwości, wiesz. Zobaczyć, jak to wygląda. E, jasne, wtedy rzeczywiście pomagają rzuty. Też budynek z zewnątrz i zaczynie, z której strony pada światło, to też jest istotne. E, ale e, faktycznie nie miałam takiej sytuacji dotychczas, żeby projektować e, całość wnętrza, którego nie widziałam. Okay. Na pewno, znaczy na pewno to, się, to się da i też może zależy od budynku, ale akurat jakby ja, ja nie potrafię tego zrobić i też n, chyba bym nie chciała po prostu. Twój proces w pracy wygląda tak, że najpierw musisz zbadać, wyankietować swoich klientów. Mm -hmm. Wysyłasz im całą listę pytań. Tutaj poproszę mi podpowiadać na to, oni wypełniają i tak dalej. Potem, jak już masz te odpowiedzi, przechodzisz, jak rozumiem, do stworzenia czegoś, co się nazywa moodboard. Czyli um, um, pla, pla, znaczy, plik. Z Taka tablica pomysłami, inspiracji. Tablica inspiracji, um, i, to, w którym kierunku mielibyśmy iść z naszym tak. projektem, zanim zaczniemy faktycznie ten projekt kreślić. Zgadza się. I oni mu, tam klienci mówią: to mi się podoba, to mi się nie podoba. I na etapie Moodboarda, właśnie tam jeszcze rozmawialiśmy wcześniej. Popularny na pewno jest bardzo Pinterest, do wyboru ten, ale widziałem właśnie, jak czytałem e-booka tego najnowszego mm -hmm. że tam było, żeby może spróbować nie korzystać z Pinteresta. Dobrze widziałem? E, tak, 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 tak. E, czemu? To znaczy, mm, myślę, że na początku, właśnie, zanim mm -hmm. zaczniemy y, gdzieś tam w tym internecie poszukiwać wnętrz, y, tak czemu? Y, Myślę, że właśnie najpierw po prostu trzeba się zastanowić nad tym kierunkiem i nad tym, co nam się podobało, co widzieliśmy. Pinterest ma taką tendencję, że jak zaczniemy szukać zdjęć w jednym stylu, to pokazują nam się po prostu potem zdjęcia w kolejnym stylu. I bardzo ciężko z tego wyjść, e, szczególnie jeżeli się nie jest profesjonalistą, e, i może nie wie się, które hasła gdzieś tam zamykają nas w określonym kierunku. I można się po prostu gdzieś tam zapętlić w ten sposób, że zobaczymy tylko jakiś jeden kierunek, a nie zobaczymy niczego innego. Tak myślę. Okay, jak w social mediach, że jak obserwujemy kogoś, tak. to widzimy tylko, tylko posty od ludzi, Podobnych do nas i mhm. nie widzimy nic innego, I nam się wydaje, że świat tak wygląda, albo że tak, ograniczenia to, to są tylko tak tutaj. Nie? I to działa tak samo. Dlatego, jakby, pierwszym, pierwszym tym etapem jest zastanowić się, co lubimy, na co, jak, właśnie, w czym się dobrze czujemy, czyli w jakich wnętrzach czujemy się dobrze, swobodnie, zrelaksowani. Okej, okay, dobra. I mamy ten moodboard, klienci akceptują, wszystko gra, i tutaj przechodzisz do. Pracy już takiej twórczej, własnej, gdzie korzystasz z AutoCADA i SketchUpa. W zasadzie ten AutoCAD jest przed, przed moodboardami. A jeszcze naprawdę? Przed e, tak, to znaczy, bo zaczynam od układu funkcjonalnego. Okej. Okay. Czyli inwentaryzacja i plan na to, co będzie w którym miejscu we wnętrzu. I potem ja na tym układzie funkcjonalnym widzę też ewentualnie, jak można zaszaleć z kompozycją, czyli na co jest miejsce, i właśnie gdzie zastosować, może kolory bardziej, nie wiem, odbijające światło, gdzie mogę trochę przyciemnić, i dopiero, dopiero dlatego tym kolejnym etapem jest moodboard. Może, może klienci jeszcze tego nie wiedzą, bo nie wiedzą, że już czasami mam pomysł na ten dalszy etap. Natomiast tutaj właśnie już przedstawiam te rzeczy, które muszą. Jakby na podstawie tego, co wyciągnęłam sama z tego układu funkcjonalnego. I układ funkcjonalny, projekt funkcjonalny to jest taki rzut z góry 2D, gdzie będzie, że tak. tu jest sofa, tak. tu telewizor, tu stół kuchenny. Tutaj łóżko w sypialni. Zgadza się, ale tutaj możemy już mieć też, jakby na tym etapie, mamy na przykład podjęte decyzje odnośnie tego, czy kuchnia jest zamknięta, czy otwarta. Uh -huh. To już nas gdzieś tam w jakimś kierunku tutaj też popycha, bo kuchnie zamknięte moim zdaniem projektuje się zupełnie inaczej niż kuchnie otwarte, które są połączone z salonem, więc muszą być troszeczkę bardziej może takie wyjściowe. Niż, niż te zamknięte. I tak samo jeśli chodzi o, nie wiem, wannę czy prysznic i rodzaj, czy zmieści nam się właśnie jakiś prysznic-wokin, czy to będzie kabina, to już też wiemy na tym etapie wcześniejszym. I to jakby już nam też troszeczkę zawęża wybory w moodboardzie. Okej, okay, czy jak już masz funkcjonalne, masz klepnięte moodboardy, to wtedy idziesz do sketchupa? Tak. Okej, okay, mówiłaś, że... Teraz jestem właśnie na tym etapie w dwóch projektach. Tak, i mówiłaś, że właśnie jak zaczęłaś sobie korzystać ze SketchUp'a na tym komputerze, akurat na Asusie ProArt StudioBook 16 to zauważyłeś, że skacza może działać szybciej niż, niż tak, u ciebie. Tak, tak. I nie zamykać się w gwałtowny sposób w niespodziewanych momentach. A, czyli to też się zdarzało? To się zdarzało. No nie tak często, ale co jakiś no, czas zdarzało się. No to jest, to jest też klasyczny tak. jakiś tam kłopot pracy przy komputerach, że możesz pracować, może ci projekt zniknąć. Dlatego właśnie mamy sterowniki Studio na platformie Nvidia Studio, które dają bezpieczną i stabilną pracę, po to, żeby się rzeczy nie wykrzaczały w trakcie. Tak. Więc to też jest tutaj w pakiecie. I co, ale ta szybkość pracy w SketchUpie? Jest, jest, jest zdecydowanie lepsza w, w tym laptopie. I, no i przede wszystkim, właśnie jest płynna i mogę mieć uruchomione wszystkie programy naraz, co jest zawsze dla mnie gdzieś tam wyzwaniem, a ja to no, potrzebuję tego, bo często mam otwarty i AutoCAD, i SketchUp, i Adobe. Photoshop? Mhm. tak, albo i design, albo Photoshop, jakby się między tymi programami po prostu, bo patrzę sobie na moodboardy, jeszcze czasami coś z nich zmieniam, wymiary właśnie, że tak powiem, czerpię z Autocada i też bywa, że jeszcze coś jednocześnie gdzieś tam poprawiam w rzucie albo na przykład rozrysowuję sobie płytki w Autocadzie i potem je przekładam do Sketchapa, więc to jest tak naprawdę żonglowanie pomiędzy programami. Jakie to są płytki metro? Płytki metro to są płytki, które chyba były po raz pierwszy w którymś metrze zastosowane. Pewnie okay. w londyńskim, bo to metro, a nie subway. Bo to też wychaczyłem z tego e-booka e, 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 e najnowszego. Tylko się nie pamiętam, czy ono było w dziale, że wyszło z mody, czy że jest modne. Czy że zawsze one, będzie modne? One będą zawsze modne. Że zawsze modne, właśnie. Moim tak, zdaniem, będą zawsze modne, bo e, ja jakby nie jestem pewna ich historii, to znaczy, właśnie w którym roku zostały, ale na pewno już ponad 100 lat są stosowane. I właśnie zaczęło się od metra. I wydaje mi się, że to są płytki, które to znaczy wydaje mi się, że skoro coś jest na czasie tak długo, to można założyć, że jeszcze bardzo długo też będzie na czasie. Służyło na ponadczasowości. Tak, chociaż faktycznie ta ponadczasowość jest yy, trudna. No, no nie, czy, wiem, nie wiem w ogóle, czy jest właśnie, no możliwa pewnie no bo, jest, ale jest zdecydowanie trudna, szczególnie przy, przy jakby no niedużych e, mieszkaniach. Jak masz e, tam w kategorii rzeczy, które są obecnie modne? Tak. E, no to jak coś jest obecnie modne, no to czy można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to nie będzie modne za jakiś czas? E, nie zawsze. Nie zawsze. Chyba Czyli nie z, zawsze. coś zostaje na dłużej, niekoniecznie nie tak przechodzi. Od razu na przykład jest teraz. Tak, teraz jest na przykład na czasie taki kolor szałwiowy, taka szałwiowa Które zieleń. Który to jest? To jest jasna, jasna zieleń? Ciemna zieleń? To jest taka średnia zieleń, średnia. leciutko zgaszona. Tak jak nie to ma coś, tutaj nie tej zieleni. Nie, to nie ma tej zieleni. Natomiast to jest taki kolor, który też jest obecny w jakichś wnętrzach historycznych, czyli nawet w jakiś wnętrzach powiedzmy rokoko się pojawia mhm. i kiedyś był bardzo na czasie. I on teraz jakby znaczy modny, to, że jest modny, po prostu oznacza, że pojawia się na wielu produktach, także wiele produktów jest dostępnych w tym kolorze. Czyli aha, mamy teraz aha. płytki też, tak samo jest z kolorem takim terakotowym, czyli taki ceglany. Tak Mamy teraz bardzo dużo na przykład kolekcji płytek, w których jest ten kolor szałwiowy i terakotowy oraz ich połączenie. Natomiast te dwa kolory wydają mi się na tyle uniwersalnymi kolorami i tak długo były stosowane. Zresztą kolor cegły no to jest jakby kolor po prostu materiału budowanego, że nie jestem pewna, czy on wyjdzie z mody. No właśnie, dla mnie jest ciekawe to, że coś jest modne, coś nie jest modne, coś jest zawsze modne. Na przykład zawsze modne, rozumiem, będą drewniane deski na podłodze. Tak. No to pewnie trudno, żeby to wyszło z mody, tak. ale ciekawe było dla mnie to, że my mamy mieszkanie co od dwóch lat były tam pomysły, żeby dawać tam lamele mhm. i tam widziałem lamele, już wychodzą z mody, a przecież pewnie do niedawno tam, nie wiem, trzy, cztery lata tam były w co drugim domu, jeśli nie tak. prawie w każdym. Tak. I to też znowu zależy od zastosowania, bo tak naprawdę jeżeli, jeżeli robimy lamele z jakiegoś materiału takiego, nie wiem, drewnopodobnego Służnego. i w jakimś miejscu, które jest niepotrzebne, bo to, to właśnie jest moda. Czyli moda to jest zrobienie czegoś, może bez zastanowienia okay. się do końca, czy to jest potrzebne. Tylko na przykład nie mam pomysłu na ścianę okay. za telewizorem. O, widziałem lamele, fajnie, położę lamele. Jest tak? telewizorem klasyk, że, że muszą tak, być lamele. Tak, tak, mi, się, tak, tak okay. mi się wydaje, ale, ale z drugiej strony, lamele to tak naprawdę są m, można powiedzieć, że. To mogą być po prostu takie proste elementy drewniane, które są zestawione ze sobą jako taki, w takim, jakimś rytmie, w niedużej odległości, tak? No i w tym sensie to będzie też modne zawsze, no bo to jest tylko jakiś element prosty, architektoniczny, który może być jak właśnie przesłoną, który może gdzieś tam wydzielić tam dwa pomieszczenia. Więc to bardzo zależy właśnie od zastosowania tak samo, na przykład płytki marmuropodobne. One weszły na ogromną skalę i ten, ten wzór pojawiał się na notesach, na kubkach, na absolutnie wszystkim. I tak jak ten wzór wyjdzie z mody, tak sam marmur nie wyjdzie z mody nigdy, no bo to jest po prostu bardzo szlachetny materiał, który jest jakby obecny w architekturze od zawsze. I co jest teraz modne? Widziałem, że czernie są modne? Właśnie czernie i złoto chyba tam też było? Złoto, tak. Złota armatura jest modna Złoto, i czarna armatura. A okay. tak. że armatura czarna, ale Armii. ściany czarne? Czy, czy... Wydaje mi się, że czarne nie? ściany można chyba zawsze zastosować. Okay, jest, czyli armatura czarna. Armatura. A ona znowu e, się łatwiej brudzi. Tak. E, I też musi być na pewno dobrej jakości, żeby ta powłoka nie schodziła. Więc jeżeli kupujemy mhm. czarną armaturę niskiej jakości, e, to jest no, prawie że pewność, że ona nas zacznie irytować po krótkim czasie, bo albo będzie się źle czyścić i powłoka jeszcze może zacząć odpadać. Albo będą wiecznie widać jakieś zacieki na Też. Tak. I takich porad w e jest sporo. e sama składasz właśnie w indyzajnie. Czy nie? E, trochę tak, trochę nie. Trochę to znaczy tak, jednego nie? składałam sama, a Aha. potem zaczęłam to e, zlecać. Zlecać. Okay. Tak, czy ten najnowszy ale... już jest zlecony? Tak, zgadza się. A Ten pierwszy był pierwszy, własny? Pro, pierwszy był, tak, pierwszy był, był własny i to okay. też no, było wyzwanie, e, bo e, ja, go, ja go zresztą zleciłam właśnie z tego e, powodu, że e, na komputerze e, przy tych wszystkich programach mi się to wieszało i, e, i nie jakby. M, te wszystkie zdjęcia sprawiały, że praca właśnie na, w InDesignie była trudna i zaczęłam to dlatego zlecać po prostu komuś innemu. To, to ci nie będzie wieszać. To może znowu właśnie, zacząć znaczy robić ja e-booki. Ja się na to naprawdę cieszę, bo będę mogła po prostu sobie też nawet i edytować sama te e-booki, e które mam tak. i, i jakby kolejne też, też ewentualnie zrobić, nie? Tak, 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 tak. Odnośnie jeszcze tych rzeczy. Na które warto zwracać uwagę, to co też zwróciło moją uwagę, to jest to, co się widzi i jak się gdzieś wchodzi. Mhm. Czyli, żeby zwrócić dużą uwagę na to, co widzimy, kiedy wchodzimy do mieszkania. Co widzimy, siedząc na Sofie i czego nie powinniśmy widzieć na Sofie. Czego nie powinniśmy widzieć na Sofie, Kasiu? Siedząc myślę, na Sofie. Myślę, że siedząc na Sofie niekomfortowo jest na przykład widzieć drzwi łazienki, szczególnie jeżeli za tymi ja drzwiami. Ja nie no 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 ja bezpośrednio WCF. Co ja mam teraz zrobić? Nie, No To też nie jest tak, że wszystko się da w każdym wnętrzu. Zawsze idziemy na jakieś kompromisy. I, no i trzeba po prostu gdzieś tam zdecydować sobie na odpowiednim etapie, który jakby na który kompromis iść, a na który nie iść. tak? Być może jakby dzięki temu, że widzisz, to masz gdzieś, gdzieś indziej wygodniejszy układ, tak? Albo więcej ci się mieści w łazience dzięki temu, że te drzwi są zlokalizowane na danej ścianie. Ja się zastanawiam, czy widzę z sofy bajzel w kuchni, którego też ponoć lepiej nie widzieć. Lepiej nie widzieć, jasne. Ale, Czego ja, oczywiście ja, na nie widzą? Widzę, ale ja na przykład widzę, bo nie da się wszystkiego po pogodzić. prostu pogodzić. No, no, no jasne, nie da się. Natomiast fajnie wiedzieć po prostu już na tym etapie, właśnie pierwszym. Mhm. Em, jakby jakie będą te potencjalne minusy i plusy danego układu, czyli właśnie co, 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 będziemy widzieć? Właśnie te widoki są, jakby to jest coś, co bardzo analizuję. Toż pierwsza rzecz po wejściu do mieszkania, tak? Co powinno być po wejściu do mieszkania? Myślę, że powinien być efektowny przedpokój. To jest takie miejsce, które jest czasami lekko zapomniane. Nie ma. Gdzieś tam, e, nie ma efektownego przedpokoju, czy nie ma żadnego <laughs> nie przedpokoju? Nie ma efektownego przedpokoju. przed, znaczy, nie, no nie, no, no nie ma efektu. Jest po prostu i białe ściany, i lustro jakieś. Ja myślę, że nie ma efektu wow. Mhm. Ja myślę, że to jest fajne mieć efekt wow, jak się wchodzi. Tym bardziej, że właśnie w przedpokoju się nie przebywa długo. Więc można rzeczywiście zrobić coś takiego bardziej wyrazistego, co nas, na co na przykład czasami nie mamy odwagi w salonie. Kasiu, ty masz trójkę dzieci, ja mam dwójkę. Wiesz, jak ja mam efekt się do mieszkania? Wow, ale burda. Ale trzeba posprzątać. To jest taki efekt wow. Wiesz, Czyli ja też taki mam, efekt mam taki efekt, ale mam tak wyraziste płytki, że wiesz, że bardziej patrzę na te płytki niż na ten bałagan. No właśnie widziałem i, i to jest też coś, co powiedział Kuba przed nagraniem, jak, jak, jak nagrywaliście materiał przed naszą rozmową, który mm -hmm. leciał przed naszą rozmową tutaj. Że, że był bałagan? Nie, właśnie nie. <laughs> tak, no, po Muszę <laughs> powiedzieć taki bałagan, że, że jak się wchodzi do ciebie do mieszkania, to czuję się wchodzi do mieszkania zaprojektowanego przez architekta. Super. Bardzo że się cieszę. Że są jakieś takie nietypowe rozwiązania, że widać, że to nie jest takie, wiesz, pierwsze lepsze IK, coś tam wybrane, wrzucone i jest. Że to jest jakieś takie też przemyślane, coś takiego, tak powiedział. Tak. No, no tak, tak, tak jakby rzeczywiście jest, bo mieszkania i zamieszkałe, i projektowane przez architektów, to są takie mieszkania, gdzie naprawdę każdy element jest przemyślany i właśnie te widoki, kompozycja też jest przemyślana. Na przykład, właśnie to, żeby. Wchodząc, było widać, jakby właśnie okno, żeby to okno było symetrycznie do drzwi, które też widać, i jakby to też jest wszystko gdzieś tam zakomponowane. I to nawet jeśli człowiek o tym nie myśli, to, to czuwa podświadomie, no? nie? Te wszystkie rzeczy, czy coś się zgadza, czy nie zgadza, jak wchodzi do takiego pomieszczenia, że mu się coś podoba, i, i może nie wiedzieć, dlaczego mu się coś podoba, ale jak to jest zaprojektowane, przemyślane wcześniej, to ma takie poczucie. Takiego ładu. Że, że, że mu się zgadza tutaj. Tak, ja myślę, że tak, że to jest takie tak. poczucie ładu i, i, i tego, że to wnętrze jest jakoś właśnie przemyślane. Myślę, że to widać. Tak, 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 tak. No to możecie odwiedzić w takim razie w tym Sopocie, przyjechać kiedyś. Też zadzwonię, do ciebie, zadzwonię do ciebie tam na klatkę. Nie, nie, nie jestem architektem, ale chciałem wejść zobaczyć. Ładną klatkę. No, klatkę i mieszkanie od razu, bo widziałem, <laughs> że, <laughs> że <laughs> mogę wejść zobaczyć. Ja mówię, niech pan wchodzi. No, to, Jasne, proszę bardzo. To, to, to jest super. I jak pracujesz już na konkretnym projekcie w SketchUpie, to tam wybierasz kolory ścian i tak dalej, już tam lądują finalne kolory? Finalne kolory nie. Tam ląduje taki obraz tego, jak to ma wyglądać. Czyli tak naprawdę mhm. to ma być tak, żeby oko odbierało ten kolor, który ja mam w głowie. Natomiast SketchUp te kolory odrobinę przekłamuje, mm. wobec czego jakby to wrażenie rzeczywiście jest odtwarzane w SketchUpie, ale finalne kolory dobieram i tak dopiero na ścianach. Okay. Czyli mam jakiś, dobieram z próbnika, i potem jednak robimy um, próbkę na ścianie. I dopiero A czemu SketchUp to... te kolory przekłamuje? To znaczy, on po prostu. Yy... Może to nie Sketchup kolory przekazuje, ja ty tylko też... ekran yy, komputera, który miałeś wcześniej. Dobra. Bo nie miałaś na tym komputerze ekranu OLED-owego, który ma dobre odzorowanie kolorów. Może. Może o to <laughs> chodzi, a nie, że Sketchup ma jakiś problem. Może, ale to też są cienie, które są po prostu rzucane tak, w danym wnętrzu to i, yy, i, i to po prostu I wygląda ogóle. Cienie na pewno inaczej. wpływają na to. No ale w ogóle kolory z, yy, są o tyle zagmatwane, że. One wyglądają zupełnie inaczej w różnym oświetleniu, nie? Zgadza jak się. jest ciepłe, jak jest zimne, jak jest jasne, jak jest ciemne, jak jest wieczorem ciemno i to są zupełnie różne kolory. Myślisz sobie, że ten jest taki bardzo jaskrawy, a jak jest ciemno, to on w ogóle nie jest jaskrawy czy coś takiego, nie? Tak, tak, tak. I też tutaj właśnie pomieszczenia północne potrafią zupełnie inaczej te kolory pokazać, no. niż pomieszczenia południowe. Yy, więc bywa, że, że jakby, w, mimo że wrażenie jest to samo, to innego koloru yy, używam w tych północnych, a innego w południowych wnętrzach. Co jest jeszcze modne teraz, yy, Kasiu, w co warto iść? Co warto iść? Co warto iść, jakbyś. Ja staram się nie iść w te modne rzeczy? Nie iść modne. Nie iść modne yy, to, to znaczy, dopasowane. tak, to znaczy, ja jakby mam o tyle ułatwioną sprawę, że jak coś się robi popularnym, to mi się przestaje podobać. To u mnie działa z automatu. Rebel. Więc, więc, Rebel. więc jakby. Ale tak, ale, ale w sumie też, no, też nie aż tak całkiem, ale z reguły, z reguły tak na szczęście to działa. No ja się staram skupić po prostu na tym, mm, no właśnie, no na tym gdzieś tam, co, co gra od lat, czyli na drewnie, na kamieniach i na wyjściu od tej palety kolorystycznej, która gdzieś tam jest na początku ustalana I, dla wnętrza. To się klientom podoba i dlatego przychodzą. Myślę, że to że jest sporo osób, które też tak myślą i doceniają mhm. gdzieś tam te, te tak, takie wnętrza. No to jest właśnie to jest taki plus myślę, Instagrama i mediów społecznościowych, mhm. że można że klient może poznać troszeczkę architekta, i zobaczyć, czy faktycznie to co, to, co ta osoba pokazuje, czy to faktycznie jest w chociażby takim kierunku, który się, który się im podoba bo to porozumienie jest naprawdę niezbędne, żeby, żeby gdzieś tam dojść do tego, do tego satysfakcjonującego wszystkich wnętrza, które będzie po prostu zachwycać. I tutaj to jest bardzo ważne i myślę, że, że właśnie te, te media społecznościowe ułatwiają troszeczkę właśnie poznanie i wybranie właśnie takiej osoby, która, która spełni marzenia o tym wnętrzu, które tam ma powstać. Ale w całym swoim mieszkaniu na pewno masz jakieś rzeczy z IKEA, czy nie masz? Um, u dzieci. U dzieci. Tak. Okay. Um, są szafy z Ikei u dzieci. I to... Czyli można. Tak, nie tak. To jest i, tak, że nie można. I a, mam jeszcze łóżko z Ikei. Bardzo o. fajne, bardzo lubię ten model, bo to jest to metalowe łóżko. Uh -huh. z takimi, to jest takie metalowe. W zasadzie to jest y, jeszcze taki model XIX-wieczny. To były takie kiedyś łóżka szpitalne. Uh -huh. Nie wiem, czy kojarzysz z takich. Tak, e... widziałem na zdjęciach. A, no właśnie, no to, to właśnie, to to. to Tam to gdzie jest żółta się... ściana. E, tak, tam gdzieś tam ściana za łóżkiem. Coś jeszcze tak? z IKEA tak tak, 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 to to łóżko i ja je bardzo lubię. Ono jest z Ono jest I nie wygląda, nie? Ale tak, jeszcze, jeszcze lampę mam też z Ikei. Okay. No nie, nie, są są jakieś elementy a. Ikeowe faktycznie. A jak klienci e, robią remonty w kamienicach, przychodzą z prośbą o urządzenie wnętrza w kamienicy, mhm. zaczynają to robić, mhm. I w pewnym momencie przerażają się liczbą tematów technicznych związanych z remontem kamienicy. Bywa tak, czy że tak się ja jacie? nigdy więcej nie będę remontował kamienicy. Po co mi to było, trzeba kupić mieszkania od dewelopera nowe? Um, chyba nie, bo ja jednak ogarniam te wszystkie techniczne tematy. Aha, okej. Okay. Ale to, to, co czasami się... Um, jakby To, co potrafi gdzieś tam się wymknąć spod kontroli, to jest czas trwania takiego remontu. To znaczy, że, że jakby istchnięcie przy na przykład przy nowych tynkach, i właśnie to, ile czasu zajmuje wyrównanie czegoś, to, że okazuje się, że trzeba zerwać podłogi i, i zrobić nowe podłoże. No, są rzeczy, które po prostu bardzo ten remont wydłużają, i to jest jakby taka rzecz, która się faktycznie potrafi wymknąć. Ale no, mam nadzieję, to znaczy, ja dążę do tego, żeby być właśnie takim wsparciem technicznym i że jak jest jakikolwiek problem na budowie, no to jednak wykonawcy dzwonią do mnie I ja najpierw znajduję rozwiązanie danego problemu. I potem dzwonię do klientów już z rozwiązaniem, albo dwiema e, różnymi propozycjami rozwiązania danego problemu, oni podejmują decyzję i ja wtedy wracam do wykonawców. Albo czasami są takie decyzje, że w ogóle, że tak powiem, e, no nie jest potrzebna jakaś e, decyzja klientów, e, bo to są jakieś tam bardzo techniczne rzeczy i po prostu rozwiązujemy to na miejscu. Okay. Więc mam Czyli nadzieję, ma że mam nadzieję, że tutaj jestem e, tym buforem. W każdym razie do tego dążę. Bardzo dobrze. E, I tak jak wcześniej wspominałaś wnętrze musi współgrać ze wnętrzem. Jak, chociaż u, ludzi, trochę. jak u ludzi. Chociaż trochę, jak tak. U ludzi, tak, chociaż tak trochę. Jak, u, jak u ludzi. Dlatego też myślę, że nie wyobrażasz sobie kamienicy w środku turbo nowoczesnej. E, to znaczy właśnie może Bo być bardzo zewnątrz nowoczesna. Jest, ale zewnątrz jest właśnie kamienicą z początku XX mhm. wieku, a w środku ktoś sobie zrobił bo no. można tę nowoczesność inaczej rozumieć. Można na przykład zostawić tylko, powiedzmy, jeżeli jest jakaś taka baza, że na przykład, no nie wiem, chociażby stara stolarka drzwiowa, no to można zostawić te drzwi, uh -huh. a resztę zrobić na przykład super nowoczesną. Bo I to jest ok. To jasne, to, to może być tak, to jest ok. Ale wtedy współgra z zewnątrz z wewnątrz? No, współgra, bo jest ta baza i to odniesienie okay. się do tej, do architektury. Łącznik jakiś łącznik właśnie. Okay. Ta, to, to jakby te łączniki mogą być bardzo subtelne, to może być właśnie podłoga, to mogą być sztukaterie. Ym, nie, zdecydowanie nie trzeba dążyć do klimatu retro y, w, w kamienicach i y, widziałam naprawdę wspaniałe, bardzo nowoczesne wnętrza, ale, ale jest, musi być jakiś y, gdzieś tam łącznik faktycznie. Okej. Okay. <laughs> Takich materiałów, które y, nie są pewnie takie najbardziej klasyczne, modne, na topie, trendy, trzeba szukać w jakichś nietypowych miejscach? Wiesz, na przykład takie płytki, które masz tam w przedpokoju, to gdzie się takie płytki kupuje na przykład? To są płytki cementowe mhm. i w, jest dużo sklepów, które je, okay. które je sprzedają. Szczególnie przez internet. E, to są faktycznie płytki, które są e, ręcznie, na ogół, gdzieś tam w Maroku produkowane. E, Czyli <laughs> są, tam... są droższe niż Są klasyczne płytki z pierwszego, lepszego supermarketu. Tak, są droższe i w dodatku na pewno nie są <laughs> dla każdego, bo um, one się. Trudno um, Nie, zmieniają z czasem. <laughs> Czyli tak jak drewno i kamień, tak? To fajnie. Czyli widać na nich po prostu ślady czasu są porysowane i e, tak, to jakby m, plusem jest to, że podobno można je przeszlifować, bo one są barwione w masie. To znaczy, że jakby jest forma i do tych form są wylewane barwniki. To znaczy, że jakby cały przekrój tej płytki e, jest jakby tego samego koloru, można go podobno przeszlifować i odzyskać tę powierzchnię. Aczkolwiek jak próbowałam znaleźć fachowca, który chciałby to zrobić w moim to przedpokoju, to nikt się taki nie odnalazł. Takie Więc cyklinowanie takie... płytek. Tak, 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 dokładnie. Cyklinowanie płytek. To się tak nazywa? E, no nie, ale może to tak nazwać. Oczywiście. Okay, okay. No przyszlifowanie, cyklinowanie. Mi się bardzo spodobało, Kasiu, na twoim blogu też jak tak. Dałem e, pokaż od najstarszych. Mm -hmm, to ba tak bardzo mi się Już Nikt tam nie zaglądał od lat, pewnie. No, A to, to często tak, jak się wchodzi gdzieś tam na jakiś kanał to się daje pokaż najstarszy, zob zobacz, jak kiedyś <laughs> wyglądał. Ale e, tam bardzo fajny był ten cykl i, i myślę, że z potencjałem na kontynuację e, właśnie te e, kadry z filmów i analizowanie wystrojów wnętrz e, filmowych. Super. To jest w ogóle pomysł. E, tak, nawet na kanał to była, YouTube taka, była taka rzeczywiście seria, wnętrza filmowe. Super, no bo tam podejrzewam właśnie też ktoś spędził trochę czasu na takim stagingiem tego, scenografią, jak to ładnie urządzić i można wyciągnąć z tego jakieś fajne inspiracje dla siebie samego nawet. Mhm, zdecydowanie. A no myślę, że mało jest... kto tak myśli, żeby tam gdzieś z filmów podpatrywać takie rzeczy. No, ja wiem, że architekci jak oglądają filmy, to zawsze widzą. Aha. Ja już teraz nawet zaczęłam widzieć firmy. Jak jest tapeta, to ja już zazwyczaj wiem, co to jest za firma. Okay. <laughs> Bardzo często. Albo sobie zatrzymuję i sprawdzam i googlem jakieś coś fajnego. Więc jest rzeczywiście jest takie, zawodowe. jest takie skrzywienie. Czyli już nie potrafisz oglądać filmu, nie patrząc na wnętrze? E, nie potrafię rzeczywiście. Tak? No, to znaczy, zastanawiam się. To, to, to też jest tak, że po prostu w niektórych filmach te wnętrza nie są ważne, Aha. tak czy jakby ważna jest sama fabuła i te wnętrza w ogóle jakby nie są eksponowane, ale w takich jakichś e, filmach typu komedie romantyczne, gdzie jest wszystko e, piękne, to te wnętrza e, gdzieś tam są ważne, zazwyczaj jako takie tło i, i, i też no jakby akcja jest wolna, więc można się poprzyglądać. Jakbyś miała powiedzieć właśnie też wracając jeszcze trochę do, do tych e, historycznych czasów. E, które wpłynęły na to, jak postrzegasz architekturę i wnętrza, co byś powiedziała, że cenisz we wnętrzach? Czy jest coś takiego, co cenisz właśnie w wnętrzach, które nie wiem, może co coś powodują, albo konkretne rzeczy w nich, mhm. albo właśnie tam po prostu ta, ta myśl, która w nich jest może te, te ciągi komunikacyjne są przemyślane, czy coś, coś takiego, czy jest coś takiego, co tak najbardziej cenisz. We wnętrzach. To takie moje pytanie do ciebie. Tak, tak, tak. No, zastanawiam się. Mm, no, na pewno na pewno jest to kompozycja. tak? Mhm. Czyli jest czyli jest Symetria? Jakiś no, nie, niekoniecznie symetria, to może być jakaś równowaga, czyli jakby, że są mm, powiedzmy podkreślone miejsca, które mają być podkreślone. Natomiast jak w, jestem w jakichś wnętrzach. To zazwyczaj najbardziej analizuje światło. Okay. Bo to najrzadziej też jest y, dobrze zrobione, tak mi się wydaje. Ale na światło my mamy wpływ jakiś? Jako... Y, to znaczy, tak, taki... czyli jak, jakby jak są y, jak są umieszczone y, punkty świetlne? Aha, i jakie dają wrażenie? Już, tak. Y, tak, tak, tak. Okay. tak właśnie na, okay. na, na, na oświetlenie takie sztuczne, mm -hmm. czyli właśnie jak jest rozmieszczone, czy, czy razie w oczy. No, u mnie razie. I, czy, i, i jakby to światło potrafi zrobić ogromną e, ilość jakby wrażenia. Nawet, no nie wiem, możemy sobie wybazić... E, nie wiem, puste, zupełnie puste pomieszczenie, nawet nie wiem, ściany betonowe i podłoga betonowa, to jeżeli tam wstawimy oświetlenie kierunkowe, które będzie gdzieś tam właśnie podkreślać jakieś piony, czy jakieś jakieś interesujące załamania, to, to potrafi już zrobić atmosferę wnętrza, które jest nawet całkowicie puste. I to jest też rzecz, która jest trudna i na przykład w restauracjach też często jest tak, że to oświetlenie jest zbyt mało intymne, mhm. albo czasami jest za ciemno w drugą stronę, że nie widać jedzenia. E, jakby to światło, chyba to jest coś, co na mnie A. robi zawsze największe ważenie. W sumie zapytam cię o coś ciekawego, mnie to taki interesuje. E, jakiego koloru światło powinno być w łazience? Powinno być. To znaczy tak. Zależy czy do makijażu? Nie wiem. znaczy tak ogólnie? E, to znaczy. Coś takiego, jak powinno być. pytam, nie ma pytam, pytam takiego, jak dlatego, że znaczy gdzieś. Jest. Ktoś, albo w jakimś właśnie w telewizji o wystroju wnętrz powiedział, że światło w łazience powinno być ciepłe, żeby skóra wyglądała na zdrową. Aha, ja tak, okay. tak sobie myślałem, bo, bo mi się to nie zgadzało z tym, że mieliśmy ciepłe, potem zmieniłem na zimne, i mhm. myślałem, no dużo lepiej łazienka wygląda na nowoczesną, jakby, tylko mhm. dlatego, że zmieniłem światło, wygląda tak nowocześniej. A tu ktoś mi mówi, że musi być ciepło, żeby skóra wyglądała na zdrową. Czy to jest dla mnie ważne, żeby skóra wyglądała na zdrową? Nie wiem. Znaczy, bo światło to jest troszeczkę tak jak z, odbieram, z odbieraniem kolorów, to uh -huh. też jest kwestia indywidualna. Ja zazwyczaj i chyba większość architektów też stosuje światło o barwie 3000. Czyli, czyli ciepłe. To jest czyli to jest ciepła barwa. Uh -huh. Ale miałam też sytuację... Że e, klienci zdecydowali się na światło 4000 w całej łazience, mhm. e, żeby, żeby mieć po prostu e, żeby było dobre do robienia makijażu. Ja mam bliżej 5506. E, okay. ja mam takie zimne. To jest, e, no właśnie, bo to jest, to jest też coś takiego ciekawego, e, bo zauważyłam, że w krajach południowych, mhm. e, i to już nawet nie tylko, e, jakby w Azji zawsze, e, światło, które się stosuje w Azji, jest chłodne czy to jest właśnie 4 tysiące, tak w było. tych, no nie wiem, chociażby na ulicy, w okay. restauracjach, w domach, w tych po prostu gdzieś tam budkach. w Znaczymy, tak? tam, Właśnie zastanawiałam się, jak widać, jakby to jest kwestia kulturowa, jakby kulturowa okay. też i jakby, ale myślę, że dlatego, że u nas jest chłodny klimat i staramy się tak optycznie Ocieplić. dogrzać tym światłem, tak. a u nich tak. jest po prostu zbyt gorąco no. i oni tym światłem, to jest... Ja, nie wyczytałam tego, tylko to jest coś, tak co, co ja sobie wymyśliłam, więc mhm. nie mam tutaj jakichś podstaw naukowych, ale wydaje mi się, że tak może po prostu być. Jest coś takiego, że u nas jest takie przekonanie, że też tego słońca mogło być więcej, też dla witaminy D i tak mhm. dalej, że ludzie myślą, żeby się przeprowadzić gdzieś do cieplejszych krajów, żeby więcej słońca trochę zaczerpać. Świeczki sobie też, nie? Ta, więc może w, też w zimie to, sobie no... zapalamy świeczki i tak dalej. Natomiast no, rzeczywiście... No z tym światem, jeżeli ty tego tak wolisz, no to po prostu myślę, że tak powinno być. Ale to jest też właśnie taka kwestia do, doboru materiałów, mhm. um, że tak naprawdę mat materiały powinny być wobec tego w łazience dobrane, um, już biorąc pod uwagę to światło. Więc najlepiej sobie może to światło zazwyczaj w tych salonach różnych, właśnie z płytkami, jest jednak ciepło światło. Niektóre mają taką opcję jakby trzech różnych rodzajów światła, żeby sobie porównać, ale to światło bardzo zmienia potem odbiór też z samych materiałów i może wyjść jakiś właśnie taki niekorzystny odcień z jakiegoś nawet nie wiem, beżu czy, 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 czy z płytek. Na pewno. Jeszcze o to nie pytałem, to pozwolę sobie zapytać e, o studia. Zastudiowałaś architekturę w Polsce i w Paryżu. Zgadza się. E, najpierw w Polsce, potem w Paryżu? E, Parę go no, w, w międzyczasie. To było stypendium Erasmus. Okej, okay, i tam robią lepiej niż my? czy... Zupełnie inaczej, inaczej naprawdę. Jest zupełnie inne podejście. Na pewno studia są bardziej praktyczne niż u nas, bo budowaliśmy na przykład makiety. Mm. Budowaliśmy, na przykład, mieliśmy taki projekt, że budowaliśmy najpierw makietę w 3D, mhm. a potem pojechaliśmy fizycznie na warsztaty i wycinaliśmy ją z kartonu. Tak, mhm. Takie ogromne mhm. zajęcia takie praktyczne. Ogromne, tak, tak, tak. I było też więcej um, teorii architektury. Czego u nas jakby przynajmniej na Politechnice gdańskiej było mało, czyli okay. nie mieliśmy jakby lektur, książek, okay. nie czytaliśmy tego, co ktoś kiedyś powiedział i wymyślił architekturze, co, co pewnie bardzo by się przydało. I, I to z kolei właśnie było na tych studiach we Francji. Natomiast nie było tych przedmiotów inżynierskich, konstruktorskich mechaniki, fizyki budowli, matematyki itd. I to Rozumiem, jest niezbędne, jeśli ktoś chciałby robić to co. No właśnie ty, w, właśnie, właśnie chyba, nie, czy... chyba nie jest niezbędne, nie bo, jest. bo jakby e, Francja ma świetnych architektów, a e, jak widać e, jakby właśnie, bo na naszych uczelniach wydaje się, że jest to niezbędne, że jest mhm. to absolutnie e, kluczowe. Mhm. Natomiast e, jeżeli E, Francuzi mają inny system nauczania, bo wiem, że to nie tylko było tak na mojej uczelni, ale także na innych. E, I to działa, i mają świetnych architektów, to znaczy, że nie jest to niezbędne. Oni po prostu współpracują z konstruktorami. A same studia w sobie. Nie są, są inżynierskie po prostu. Oni nie są inżynierami, tylko są architektami. Okej, okay, a u nas się jest inżynierem. U nas się jest inżynierem, architektem. Okej, okay. dobra. A jakby ktoś chciał zacząć robić wystrój wnętrz? To musi iść na studia, czy nie musi? Każdy może. Każdy może. Okay. No. Ale lepiej mieć te podstawy, chyba. Czy nie? E, to znaczy, to, to nie jest zawód, który jest regulowany. Uh -huh. O to chodzi, że e, może e, świadczyć takie usługi każdy, e, a to, m, no, czy trzeba, czy nie trzeba być wykształcenie kierunkowe? M, Generalnie wydaje mi się, że jest większa szansa na bycie dobrym projektantem wnętrz po tych, po tych studiach kierunkowych, ale są takie osoby, które, które jakby są mhm. no, naprawdę profesjonalne w zawodzie bez studiów. się to. Może w kwestiach tych technicznych to też bardziej pomaga, nie? Jak już e, możliwe. To, że pomagasz też w technicznych rzeczach, nie tylko właśnie układ funkcjonalny i tak dalej. Tak, na, na hmm. pewno na pewno e, w, w technicznych też, chociaż też tutaj są różne uczelnie, bo jakby są uczelnie artystyczne i są e, politechniki, więc jakby architekci wnętrz, e, właśnie gdzieś tam po uczelniach artystycznych, nie wiem, nie wiem, jaki oni mają program, ale na pewno, e, jakby na pewno jest większe prawdopodobieństwo właśnie gdzieś tam e, e, robienia tego dobrze po uczelni, no ale też nie, nie mogę wykluczyć tych projektantów bez uczelni, bo, bo jakby niektórzy sobie radzą bardzo dobrze. Ja, Kasiu, czekam jeszcze, aż mi przyjdzie mail z e-bookiem od Ciebie, to sobie go poczytam, sprawdzę, co u mnie się nie zgadza w mieszkaniu. Podejrzewam, że kilka rzeczy coś tam zna się znajdzie. My tam robiliśmy sami akurat. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Byś przyszła i powiedziała, nie, no to tak, absolutnie tak nie można. Ja tak, ja tak w ogóle nie robię. Aha. Jak, jak jestem u kogoś, to się muszę powiedzieć, że się kompletnie wyłączam. Okay. Nie analizuję. Jakby nie patrzę, naprawdę, nie, nie jakby no czasami jakiś okay. detal przykuje... No dobrze, by e, się przykuje ludzie mającie zaprosić goście, tak. Ale tak. naprawdę ja się wyłączam i e, potem. E, tak, o ile właśnie w tych wnętrzach publicznych, czyli jakby mam inne podejście, tak? Czyli w restauracji mhm. patrzę, obserwuję. Naprawdę po prostu u ludzi tego nie robię i bywa, że ktoś potem mnie pyta, a widziałeś moją lampę? Nie, nie wiem o co chodzi. Nie, okay. nie pamiętam, nie widziałam lampy. Serio nie pamiętasz ani, że kurtuazji nie mówisz, że nie, nie pamiętam. Nie, nie, serio nie pamiętam. Okay, no po, prostu, po prostu mój mózg się wyłącza z tych zawodowych Bardzo rzeczy. Więc chyba, że mnie ktoś konkretnie zapyta, to wtedy się skupiam i wtedy mhm. jakby już przechodzę na tryb jakby ten pracy mhm. i analizy i wtedy to robię, a tak to zupełnie nie. To jeszcze powiedz nam, proszę, Kasiu: jak pracujesz, to pracujesz częściej na laptopie niż na stacjonarce, czy tylko na laptopie? No teraz już na laptopie. Na laptopie. Tak. I widziałem, że nawet gdzieś na mieście widziałem Twoje fotki w kawę że się, zdarza no. pracować. Tak, tak, tak. Żeby też poddychać świeżym powietrzem i może Tak, jakieś... to jest przyjemne bardzo, żeby, że można po prostu, jakby sobie gdzieś tam przenieść. Przenieść się, tym bardziej, jeśli się pracuje zazwyczaj w domu. Mhm. Czasami po prostu jest potrzeba wyjścia. I, I popracowania w jakimś tam innym miejscu. No po prostu właśnie dlatego, żeby wyjść z domu, bo nie zawsze właśnie jest taki etap. Czasami są takie etapy projektu, że rzeczywiście ciągle wychodzę i jakby jestem po prostu z budowy na budowę i wtedy gdzieś tam to, ten, to siedzenie przed komputerem jest odpoczynkiem, a są takie tygodnie, gdzie jestem po prostu tylko przed komputerem i wtedy z kolei mam potrzebę wyjścia gdzieś indziej poza dom. No, też wydaje mi się, że bardzo dobrze łączysz e, pracę ze trójką dzieciaków. I e, ja, ja tak od znajomych, jak się osłuchałem, ile się pracuje w studiach architektonicznych, to zawsze mówię, że to jest po prostu mnóstwo pracy zawsze, ale u ciebie tak, jest to, znaczy... to ładnie pogodzone, że tam mówisz, że pracujesz w godzinach pracowych. Tak. I to się tam nie przeciąga. Tak, z tym, że. Yy... Tutaj też e, dlatego m, skierowałam się ku wnętrzom, a nie ku architekturze. Mhm. E, ponieważ e, właśnie te projekty architektoniczne są bardziej czasochłonne. E, to są dużo większe kwoty, więc są też bardziej stresochłonne pomyłki e, są również jakby no, bardziej odczuwalne ewentualnie, tak? Czy jakiekolwiek w ogóle, mhm. no, nie wiem, problemy, które się pojawiają. No i właśnie projekty e, trwają dłużej niż te projekty wnętrz więc jest to po prostu trudniejszy do zaplanowania, bardziej czasochłonny i rzeczywiście... Te osoby, które pracują w tej architekturze kubaturowej, czyli nie we wnętrzach, pracują zdecydowanie więcej. Myślę, że to jest po prostu trudniejsze do zaplanowania. Więcej się dzieje naraz i tak. Po trzeci dalej. czwarty nad ranem się siedzi potem się wraca no Właśnie, praca właśnie, do domu. właśnie. I, I tutaj jakby no, no niestety nie wiem, czy to tak e, zawsze wygląda e, czy, e, czy to tak jakby musi wyglądać, ale rzeczywiście jest to na pewno bardzo wymagające. I, i tutaj. E, a jeśli chodzi o dzieci, to też. E, żeby to nie było, że że jakby gdzieś tam um, um, jakby że jakby to jest takie bezkosztowe no całkiem jakby nie jest, bo na pewno i właśnie wymaga to tego, że się trochę mniej pracuje, tak, no bo i odbieranie i tak dalej. No i też mieliśmy do opieki i do pomocy panią więc to też jakby nie jest tak, że, że sami byliśmy w stanie ogarnąć te, te lata. Po prostu maluchów, które mają mnóstwo potrzeb na raz. A, a, ma a ma się projekt, pracę i termin, e, po prostu, którego, się, którego trzeba dotrzymać. Kochane maluchy, em, Kasiu. Em, masz e, fantastyczny sprzęt teraz do pracy. Mam e, wrażenie, że teraz będziesz robić e, dwa razy szybciej. Tak. A po dwa razy więcej ja myślę, w tym ja czasie? Myślę, ja myślę, że będziesz szybciej. Bo. Będziesz mogła sobie działać z prędkością wyobraźni. Naszym, naszą gościnią była... Katarzyna to już koniec? Tak. Wow. To naszą gościnią była Katarzyna Antończyk, architekt bez szpilek. Jak już ustaliliśmy, to już tam trzeba będzie do hostingu... Napisać o zmianę domeny i przekierować to na tamto. To, to, jest, to by była zbyt duża rewolucja. Ale to ogarniemy. Na pewno. I co? I odwiedzę cię tam, co Ale bardzo Zopocie w ogóle, bardzo przepiętne. chętnie kiedyś przyjechał, bo już nie lubię jeździć w góry, do tego domu z jedlami. Co, czym są jedle w ogóle? Nie wiem, co to za nazwa jest. To Są jodły. A, po, po góralsku. A, po góralsku. Tak. tam były trzy jodły na tym okay. wzgórzu, na którym dom został zbudowany. Okej. Okay. Tak. Te jodły wprawdzie już e, zostały e, jakby powalone przez wiatr, ale są na szczęście inne. Czyli bardzo tak tam się wieje. Tak się wydaje, że przez wiatr. Czyli wieje tam mm, tak. przy tym domu. Wieje. No, halny się zdarza. Ha, ja. okej. Okay, okay. No, to, to chętnie bym zobaczył na zdjęcia. Wygląda super. To jest jakiś publicznie dostępny adres? czy, czy nie, nie jest, nie jest. <noise> no, adres jest dostępny publicznie, ale no, musiałbyś zadzwonić po prostu. Czyli nie przyjeżdżasz po prostu, będę, nie przy, nie przyjeżdżę, po prostu będę, tak cię... z czapy i pędziesz dalej. zobaczyć. To, to tak, jak, tak, jak, tak jakby ktoś przyjechał po prostu do ciebie do domu. To by było dziwne. Z czapy. Co najmniej. To, to, jest, to jest taki całkiem prywatny dom. Ale jeżeli zadzwonisz, to chętnie cię. Może się dało po prostu na te dni otwarte teraz na jakiś czas. Tam jakby... Czasami czasami to są. Tak. są. Okej, okay. tak. dobra. To się zgadamy. Dobro. Mamy kontakt do siebie. Zgadamy się. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwa bardzo. Państwa zapraszamy oczywiście do subskrypcji kanału NVIDIA GeForce Polska, bo mamy tutaj mnóstwo innych materiałów i nowe odcinki z prędkością wyobraźni. Najbliższy będzie z Adą Soku. Wy się poznałeś? No poznałeś tak, się Tak, tak. tak, tak więc, będzie można obejrzeć rozmowę. I co? I w komentarzu można dopytać o coś, jeśli, Jasne. jeśli ktoś chciałby. No, to co? Dziękujemy. Dziękujemy. Jestem architektką po Politechnice Gdańskiej. Myślę, że to też jakoś tam wyznacza to, w jaki sposób projektuję. I jakoś tak się złożyło z racji w zasadzie tego mojego pierwszego mieszkania że to, co projektuję, to są głównie mieszkania w kamienicach. I stało się to tak, że po prostu relacje mojego mieszkania gdzieś tam opisywałam na blogu, relacje z tego remontu. W związku z tym zaczęli się zgłaszać klienci, którzy mnie znajdywali właśnie poprzez te hasła remont mieszkania w kamienicy w zasadzie i wobec tego większość rzeczy, które robiłam dotychczas, to są właśnie remonty kamieniczne. Od zawsze miałam problem ze stabilnością komputera i cieszę się, że NVIDIA przyszła na pomoc takim osobom jak ja i stworzyła NVIDIA Studio, dzięki czemu po prostu nie trzeba się przejmować tymi technicznymi aspektami. Od zawsze lubiłam rysować. Wyklejać, tworzyć i jakby uczestniczyłam we wszystkich możliwych konkursach i zajęciach plastycznych. I gdzieś ktoś, być może siostra, podrzucił mi, że dla takich osób, które właśnie gdzieś tam mają zdolności artystyczne, kierunkiem jest architektura. No i jak już gdzieś tam wpadłam na to, że ta architektura może być fajnym kierunkiem, to do tego po prostu dążyłam. W ciągu tych studiów, gdzie tam codziennie są takie zadania do odrabiania, może łatwo może zgubić nawet ten cel. Natomiast jak wyjechałam na Erasmus, Rocznego do Paryża, to gdzieś tam pozwoliło mi to spojrzeć z perspektywy na ten zawód i na to, co faktycznie można zrobić. W Paryżu poczułam, że to faktycznie jest coś, co mogę robić i co daje bardzo dużo różnych fajnych możliwości. Po Paryżu wróciłam tutaj. Pracowałam w biurze takim typowo architektonicznym, gdzie przez kilka miesięcy rysowałam garaż to było też takie zderzenie w sumie z tym, co się robi, tak? Czyli jakby tej może pracy kreatywnej było mało, a to, co było robione, to drukowanie dokumentacji, składanie dokumentacji i takie żmudne rysowanie w autokadzie jakichś takich technicznych, technicznych rzeczy. To mi z kolei uświadomiło, że Potrzebuję na pewno czegoś więcej. Stwierdziłam, że nie chcę pracować u kogoś, tylko wolę pracować jakby na własny rachunek. O tyle, że pozwala mi to na dużo większą swobodę, zarówno czasową jak i kreatywną. I o ile na początku właśnie gdzieś tam te zlecenia były takie pojedyncze, gdzieś tam pojedyncze kuchnie, pojedyncze łazienki, wydaje mi się, że każdy projektant wnętrz tak zaczyna. Gdzieś jakby ktoś go poleci, ktoś właśnie gdzieś tam jedno pomieszczenie zleci, potem może ktoś znajomy coś, coś zleci i dopiero właśnie gdzieś tam po tym, jak, jak to mieszkanie wyremontowałam, to zaczęło się to powiedzmy rozwijać. Zazwyczaj początkiem i inspiracją są jednak rzeczy, które inspirują klienta. Czasami jest rzeczywiście tak, że klient nie ma pojęcia, w którą stronę iść, ale wtedy też mimo wszystko zaczynamy od jakiegoś wnętrza albo stylu, który jemu się podoba. Dzień pracy zależy od etapu projektu, który aktualnie robię. Więc bywa tak, że przez cały tydzień prawie nie siedzę przy komputerze, bo nie mam takiej możliwości. Jestem na inwentaryzacji, jestem na spotkaniach z klientami, jesteśmy razem w sklepach i jestem na budowie. A są takie tygodnie całe, kiedy mam spokojniejsze etapy projektowe, tworzenia tego widoków 3D, umów, ofert, dokumentacji technicznej, tej całej części projektowej. Najbardziej satysfakcjonuje mnie z pewnością, kiedy klienci zaczynają mieszkać we wnętrzu, które zaprojektowałam, a które w zasadzie wspólnie stworzyliśmy, bo tutaj to nigdy nie jest tak, że tworzę dla siebie, tylko tworzę dla kogoś i te pierwsze założenia, które mają klienci są bardzo ważne i to, czego oni oczekują. Więc kiedy oni zaczynają tam mieszkać, i mieszka się dobrze, i są zadowoleni, nie chcą nic zmieniać, i to jest ten najfajniejszy moment projektu. To dobieranie komputera to była trudna sprawa już od czasów studiów, kiedy tak naprawdę okazuje się, że chociaż to nie jest jakoś zupełnie mój kierunek i to nie są moje zainteresowania, to muszę zacząć trochę znać się na tym, co jest wewnątrz komputera, żeby ten komputer po prostu działał. Ja mam niestety stety taki system pracy, że nie dość, że używam tych wszystkich programów, które bardzo żrą pamięć, to jeszcze mam je wszystkie włączone naraz. Może tak po prostu działa mój mózg, ale czasami pracuję w wielkim chaosie, więc ten pakiet Adobe jest włączony, do tego AutoCAD, SketchUp i jeszcze milion zakładek opery, w których szukam produktów, które są potrzebne do wnętrza. I niestety, pomimo że składanie komputerów zlecam profesjonalistom, to zdarza się, że po prostu coś nie działa i zacina się. Karta graficzna, którą mam w tym laptopie, to GeForce RTX 4070 i pozwala mi ona na płynną pracę w tych wszystkich programach, których używam. Od zawsze miałam karty graficzne NVIDIA. Z tym, że były one zamontowane w komputerach stacjonarnych, przez co byłam w zasadzie przykuta do biurka. Dzięki laptopowi na platformie Nvidia Studio mogę pracować z dowolnego miejsca, jestem całkowicie mobilna i jakość tej pracy nie różni się od pracy przy komputerze stacjonarnym.